250 ofert pracy na targach w Dębicy. 22 miliony złotych na Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Dawid Kostecki przed sądem. W aktualnościach także nowy dowódca Podhalańczyków i Bieszczadzka Wiosna. Ilona Małek, witam i zapraszam na aktualności. 250 ofert zatrudnienia było dziś na targach pracy w Dębicy. W sumie od ponad 50 firm z różnych branż. Najwięcej pracowników szukała firma Hutchison Poland, która buduje fabrykę w podstrefie ekonomicznej w poddębickiej Zawadzie. Jednak w powiecie dębickim coraz więcej szukających zatrudnienia stawia wymagania i nie godzi się na najniższą pensję. Tu jest praca. W ślad za takimi ulotkami naprawdę szły konkretne propozycje. Na targach pracy Dębica 2017 złożyło je kilkadziesiąt firm z polskim i zagranicznym kapitałem. Szukamy przede wszystkim do pracy kierowców, tak? Mamy dużo oddziałów, więc tutaj jak najbardziej mile widziani również spedytorzy do obsługi również naszych kierowców. Są to stanowiska na przykład trener sprzedaży, magazynier, analityk sprzedaży, pracownik do spraw obsługi klienta, ale też marketingowcy, menadżerzy eksportu, także no jest w czym wybierać. Rynek dębicki różni się od innych, bo działa tu prężnie kilka dużych firm, a nowe lokują się w podstrefach ekonomicznych. Jeden z największych inwestorów, Hutchison, spod dębickiej Zawady, już teraz szuka ponad 200 osób na różne stanowiska. Zakład powstanie w lipcu tego roku. W tej chwili już prowadzimy rekrutację od tamtego roku. Już mamy zrekrutowanych dużo pracowników linii produkcyjnej oraz inżynierów, techników, kierowników. Niektórzy pracodawcy nastawieni byli na zdobycie lokalnej kadry. Wychodzimy z założenia, że rozwijając rynek tutaj nasz lokalny, inwestujemy tutaj właśnie u nas w Dębicy, u nas w naszym powiecie, tak? Dlatego chcemy zatrudniać przede wszystkim pracowników stąd. Targi pracy w Dębicy organizowane są kolejny raz, tyle że przed laty Powiatowy Urząd Pracy chciał w ten sposób pomóc całej rzeszy bezrobotnych. Dziś stawia raczej na kontakty i konfrontacje między pracodawcami a poszukującymi pracy. Rynek pracy współczesny na tle się zmienia, że już w tej chwili jest to rynek pracownika. Jest coraz trudniej pozyskać osoby do pracy, osoby wykwalifikowane. Musimy też powiedzieć, że przyszli pracownicy, kandydaci mają swoje wymagania, przede wszystkim płacowe. W tłumie zainteresowanych były osoby, które chciałyby podjąć pracę od zaraz, ale też wytrwali łowcy ofert. To już trwa bardzo długo, ale nie poddaje się. Jak zawsze, także i teraz liczył się wiek, doświadczenie czy dyspozycyjność. Jest dużo ofert, ale pracodawcy mają dość duże wymagania. Najchętniej chcieliby ludzi z doświadczeniem, a po 25 roku życia. W samym powiecie dębickim zarejestrowanych jest prawie 5,5 tysiąca bezrobotnych. Wielu z nich mimo ofert nie podejmuje pracy. Jednym z powodów jest zatrudnienie za najniższą stawkę krajową. Mając taką perspektywę, co wiemy nieoficjalnie, bezrobotni często wolą szukać dorywczego zatrudnienia w szarej strefie. Znalezienie pierwszej pracy nie jest łatwe, bo pracodawcy chcieliby zatrudnić młodych, ale już doświadczonych pracowników. Doradcy zawodowi zachęcają, żeby pierwsze doświadczenie zbierać już na studiach. Dobrym sposobem mogą być staże, na przykład w Parlamencie Europejskim. Niestety nie dla wszystkich. W biurach europosłów w Brukseli każdego roku doświadczenie zdobywa kilkunastu stażystów z Podkarpacia. Bruksela. Miasto wielu kultur i wielkich możliwości. Mekka smakoszy czekolady i, jak mówią złośliwi, europejska stolica biurokracji. To tu swoje siedziby mają najważniejsze unijne instytucje. Komisja Europejska, Rada Europejska, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny i chyba najlepiej znany Parlament Europejski. Tę wielką machinę wprawia w ruch prawie 60 tysięcy urzędników. W samym parlamencie pracuje ich około 10 tysięcy. Wśród nich wielu stażystów z Polski i Podkarpacia. Między innymi Paulina Bychawska, studentka politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Piszę jakieś dokumenty, opracowania na różnego rodzaju tematy, jakie zleca mi poseł.
Także pomagam na tyle, na ile mogę i na tyle, na ile potrafię, ale myślę, że jest to rozwojowy staż, który coś kiedyś mi przyniesie. Paulina przez miesiąc pracowała w biurze Tomasza Poręby. Była jedną ze 150 przyjętych przez niego stażystów z Podkarpacia. Kilka z tych osób zostało tu w Brukseli na stałe, tak naprawdę znalazło pracę po tych stażach, a wiele z nich znalazło również pracę i rozwija się na Podkarpaciu. To jest coś takiego, co sprawia mi wielką frajdę i z czego jestem bardzo dumny. Artur Sapiński zaczynał jako asystent lokalny europosłanki Elżbiety Łukaciejewskiej. Sprawdził się i od niedawna pracuje w Brukseli. Jak podkreśla, każdy może tu spróbować swoich sił. Na pewno potrzebna jest odwaga, bo tak naprawdę młodym ludziom czasem tego brakuje, nie wierzą w swoje własne możliwości, w swoje siły. Na pewno trzeba się przemóc, aplikować, a jakby no dalsza część już toczy się tutaj na miejscu. Wiara w siebie jest bardzo ważna wtedy, gdy idziemy i staramy się uzyskać pracę, idziemy na rozmowę do pracodawcy, ale także zapis w CV, że byłem na stażu w Europarlamencie, myślę, że też otwiera wiele drzwi. Europosłanka Elżbieta Łukaciejewska dodaje, że w Brukseli stażyści z Podkarpacia mogą pokonać wiele swoich kompleksów i przekonać się, że ich wiedza i umiejętności nie odbiegają od poziomu rówieśników z zachodniej Europy. Podobnego zdania jest europoseł Stanisław Orzuk. Mają możliwość poznania kulisów, przygotowywania tej procedury całej legislacyjnej czy pracy właśnie poszczególnych komisji czy parlamentu. Nie bez znaczenia jest kontakt z językiem. Staż w Parlamencie Europejskim bardzo ceni sobie Dominik Grzyb, student politologii z Podleżajska. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj uczestniczyć w tym stażu, ponieważ daje mi wiele praktycznych informacji o tych instytucjach oraz mogę dowiedzieć się, jak funkcjonuje praca biura europosła. Poza doświadczeniem i nowymi umiejętnościami, staż w Brukseli to też dobra okazja do zdobycia nowych kontaktów, które mogą procentować w przyszłości. A po wyjściu z biura, miasto oferuje wiele sposobów spędzenia wolnego czasu, bo przecież nie samą pracą żyje człowiek. Z Brukseli wracamy na Podkarpacie. W Jarosławiu rusza wielomilionowa inwestycja w Centrum Opieki Medycznej. Dziś powiat podpisał umowę z wykonawcą. W ciągu roku ma on przebudować dawną sterylizatornię, gdzie powstanie nowoczesny oddział ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny, a także nowe sale operacyjne. Główny budynek szpitala w Jarosławiu to wiekowy zabytek, powstał w 1902 roku. Teraz właśnie tu znajduje się m.in. oddział ginekologiczno-położniczy. Mieszkanki Jarosławia chwalą opiekę, ale życzyłyby sobie lepszych standardów. No dobrze było, żeby łazienki były przy salach i mniejsze, mniej osobowe. Co więcej, no widać jednak, wszystko widać. Teraz jest jedna łazienka na oddział, w dodatku kobietom w ciąży trudno się w niej zmieścić. Dzięki inwestycji o wartości 22 milionów złotych warunki mają się diametralnie zmienić. Szpital gruntownie przebuduje i zmodernizuje ten budynek, w którym była sterylizatornia i apteka. Będziemy tam robić nowy blok operacyjny, gdyż obecnie funkcjonujący w naszym szpitalu nie spełnia standardów, nie spełnia warunków. Krzyżują się nam drogi czyste z brudnymi, więc w tej części nowo rozbudowywanej to co najważniejsze to blok operacyjny, ale również oddziały związane z kobietą, z dzieckiem, czyli neonatologia, ginekologia i położnictwo. Zmieni nam się blok operacyjny i będziemy w bardzo nowoczesnych warunkach funkcjonować. No, pacjentów mamy wystarczająco dużo. Dzisiejsze sale operacyjne nie zabezpieczają naszych potrzeb. Będziemy mieli 5 sal operacyjnych, w związku z tym i możliwość zwiększenia ilości zabiegów także nastąpi. Dziś przedstawiciele powiatu i szpitala podpisali umowę z wykonawcą. Firma Airbud na zadanie ma niewiele czasu, bo 10 miesięcy, łącznie z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, ale ma doświadczenie w takich realizacjach. Ponad 40 różnych jednostek szpitalnych żeśmy zrobili, różnych, na przykład sami w Gdańsku 300-łóżkowy szpital. W tej chwili rozpoczęliśmy budowę szpitala południowego w Warszawie. W tym rejonie zrobiliśmy już naprawdę podobnych inwestycji, to patrzy nisko. W ramach tego zadania na dachu przebudowywanego obiektu powstanie lądowisko dla śmigłowców. To szansa na szybki transport chorych w ciężkich przypadkach do dużych ośrodków klinicznych. A powiat jarosławski już przygotowuje się do kolejnej inwestycji, do budowy szpitalnego oddziału ratunkowego.
Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Annie H. Była prokurator apelacyjna w Rzeszowie i jest jedną z oskarżonych w sprawie tzw. afery podkarpackiej. Śledczy postawili jej 6 zarzutów, między innymi korupcyjnych i powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych. Była szefowa rzeszowskiej apelacji nie przyznaje się do winy. Od czerwca ubiegłego roku jest w areszcie. A przed sądem okręgowym w Tarnobrzegu stanął dziś Dawid Kostecki. Bokser znany pod pseudonimem Cygan nie miał okazji odnieść się do stawianych mu zarzutów tuż po odczytaniu aktu oskarżenia. 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. To oznacza, że sprawa Kosteckiego i pozostałych oskarżonych, którzy nie przyznają się do winy, musi trafić do innego składu sędziowskiego. Dawid Kostecki zgodził się na podawanie nazwiska i publikację wizerunku. Został doprowadzony na salę rozpraw z zakładu karnego Rzeszów-Załęże, gdzie przebywa w tymczasowym areszcie. Razem z nim w sądzie stawiło się dziś w sumie 6 osób. Odczytanie aktu oskarżenia ze względu na liczbę postawionych im zarzutów zajęło prokuratorowi ponad godzinę. Dawida Piotra Kosteckiego o to, że w okresie co najmniej od września 2010 roku do 7 marca 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, Królestwa Belgii, Republiki Słowackiej oraz innych założył i kierował wraz z zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw i przestępstw karno-skarbowych. W sumie prokuratura postawiła Kosteckiemu 16 zarzutów. Zdaniem śledczych znany bokser miał nie tylko być jednym z liderów zorganizowanej grupy przestępczej, ale też dopuścił się paserstwa i sprzedawał luksusowe samochody skradzione na terenie Unii Europejskiej. Według prokuratury grupa wyłudziła podatek VAT na kwotę ponad 9 milionów złotych. To nie były samochody do dziupli, to były samochody tak zwane klony, które były numery przybijane. Identyczny samochód jeździł na zachodzie i to były luksusowe samochody w wartości rzędu 300-400 tysięcy, to były BMW X6, tego typu samochody trafiały do odbiorców. Dawid Kostecki nie miał dziś okazji odnieść się do stawianych mu zarzutów. 5 oskarżonych członków grupy złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Wyrok w ich sprawie zapadnie w przyszłym tygodniu. A to oznacza, że sprawa Kosteckiego oraz 4 innych oskarżonych, którzy nie przyznają się do winy i chcą procesu, musi trafić do innego składu sędziowskiego. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich ma od dziś nowego dowódcę. Został nim pułkownik Ryszard Pietras, wcześniej dowodzący między innymi 5. Tarnogórskim Batalionem Chemicznym i jednostką wojskową komandosów. Jak przystało na żołnierza wojsk specjalnych, już na początku nowy dowódca dał się poznać jako żołnierz nieszablonowy. Co ciekawe, także z podhalańską przeszłością. Towarzyszyć będą nasze symbole. Uroczystość oficjalnego przejęcia dowodzenia podhalańczykami rozpoczął pełniący dotychczas obowiązki dowódcy brygady pułkownik dyplomowany Jarosław Mokrzycki, który z jednostką się nie rozstaje, będzie zastępcą nowego dowódcy. Dziękuję za wsparcie w tym trudnym okresie, gdy dowodziłem brygadą i liczę, że to wsparcie będzie udzielone mojemu następcy i również mojemu dowódcy. Dziękuję. A że dowodzenie takimi żołnierzami jak podhalańczycy to ogromny zaszczyt oraz zawodowe wyzwanie, mówił dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych. Jestem pewien, że przed 21. Brygadą, niezależnie pod jakim dowódcą, można tej brygadzie postawić określone zadania. Można zobowiązać ją do wypełnienia kolejnych ważnych zadań, ale przede wszystkim do wspaniałej żołnierskiej służby. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, symbolicznym momentem przejęcia dowództwa było przekazanie przez zdającego obowiązki sztandaru brygady. Jak na podhalańczyka przystało, tuż po objęciu obowiązków nowy dowódca przybrał elementy munduru wyróżniające żołnierzy brygady w Wojsku Polskim. Kapelusz i pelerynę oraz ciupagę, symbol władzy podhalańskiej. Harnasiu, harnasiu, wyprowadź, prowadź nas do zwycięstwa. Pułkownik Pietras był wcześniej dowódcą m.in. 5. Tarnogórskiego Batalionu Chemicznego i jednostki wojskowej komandosów, a ostatnio zastępcą dowódcy komponentu wojsk specjalnych. Swoje pierwsze oficjalne wystąpienie w roli dowódcy podhalańczyków zaczął, jak na specjalsa przystało, zaskakująco i nieszablonowo. Chciałbym tu poprosić
do siebie moją żonę i moją rodzinę, która jest tu ze mną. Bardzo, bardzo cię proszę podejść. Ja wiem, że podpadnę, ale bardzo bym prosił, żebyś podeszła. Nowy dowódca nie ukrywa, że doświadczenie wyniesione z dotychczasowej służby chce wykorzystać na nowym stanowisku. Dlatego podkreśla, że z pokorą podchodzi do żołnierzy, którymi będzie dowodził i właśnie ich stawia na pierwszym miejscu. W wojsku można się nauczyć wszystkiego, przeczytać instrukcje, skończyć kursy. Nie można nauczyć się doświadczenia. Doświadczenie, które zdobyłem w wojskach specjalnych, na pewno wykorzystam w podnoszeniu zdolności bojowych tej brygady. Zwłaszcza, że jak zdradził aktualnościom nowy dowódca Podhalańczyków, choć jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych i doświadczonym żołnierzem jednostek specjalnych, w karierze wojskowej miał i podhalański, choć niezwiązany z Podkarpaciem epizod. Krótki epizod w służbie wojskowej. Jako podhalańczyk w latach 90-93 służyłem w 5. Pułku Strzelców Podhalańskich, którego tradycję teraz dziedziczy 5. Batalion Strzelców Podhalańskich, więc namiastkę i podstawy zdolności górala jakieś mam, ale muszę się dużo nauczyć. Właśnie na bazie 5. Pułku Strzelców Podhalańskich Ziemi Krakowskiej oraz 9. Dywizji Zmechanizowanej z Rzeszowa w 1993 roku sformowano 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich. Dziś uważaną za jedną z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych w Wojsku Polskim. Żołnierze z szarotkami na mundurach brali udział m.in. w misjach zagranicznych na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie. Młodzi rzeszowianie uczcili dziś pamięć zamordowanych w Katyniu w 1940 roku. 7 obchody Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego zorganizowano w Młodzieżowym Domu Kultury z inicjatywy szkoły, w której pracuje Małgorzata Baran, wnuczka zamordowanego w Katyniu porucznika Henryka Pisarka. W kwietniu 2011 roku nasza szkoła przystąpiła do programu Katyń ocalić od zapomnienia. Jest to program, dzięki któremu można posadzić jeden dom dla jednego zamordowanego w Katyniu w 1940 roku. Mój dziadek został właśnie zamordowany w Katyniu w 1940 roku. Był nauczycielem i równocześnie oficerem. I rokrocznie obchodzimy to święto w naszej szkole. Uczniowie przygotowali specjalną uroczystość ku czci pomordowanych w Katyniu, na której przedstawili prezentację multimedialną, poezję i utwory muzyczne. Na widowni znaleźli się uczniowie, nauczyciele i oficerowie. Był też pełnomocnik rodzin katyńskich Rzeszowa, Kamil Skwirut. A teraz w aktualnościach historia miłości, która nie zna granic. Straż Graniczna w Bieszczadach zatrzymała 22-letniego Ukraińca, który próbował dostać się do Polski. Pogranicznikom w górach tłumaczył, że idzie do swojej lubej. Miał prezenty dla dziewczyny i wszystko, co w takiej podróży niezbędne. Wszystko oprócz wizy. Wszystko zaczęło się w internecie. Młody mieszkaniec Kijowa na jednym z portali społecznościowych poznał krajankę studiującą w Lublinie. Dzieliły ich setki kilometrów, więc na początku związek pozostawał w wirtualnym świecie. Zakochany mężczyzna obiecał jednak odwiedzić wybrankę serca. Był tylko jeden problem. Nie miał wizy, ale czego się nie robi z miłości. Był świetnie przygotowany na spotkanie z dziewczyną. Oprócz tego, że niósł dla niej konfitury, to też miał czekoladę, miał dla niej inne prezenty, a oprócz tego sam był też wyposażony, spodziewał się, że w Bieszczadach pogoda może być różna, miał sportową, profesjonalną odzież, miał mapy, miał telefon. Niewykluczone, że inspiracją dla zakochanego Ukraińca był hit grupy Fanatik. Romantyczny bohater rodem z Kijowa pokonał góry i rzeki, ale nie ukrył się przed czujnym okiem polskich pograniczników. Jak to w miłosnych historiach bywa, i ta nie kończy się dobrze. Chłopak wpadł, a dziewczyna nie spróbowała konfitur. Tak czy siak historia jest niezwykła, ale pogranicznicy z Podkarpacia znają jeszcze dziwniejsze przypadki. Było takie zderzenie lekkoatlety z Tadżykistanu, który, żeby nie zostawić śladów na pasie drogi granicznej, wykonał piękny skok o tyczce i przemieścił się z Ukrainy do Polski.
To nie koniec. 3 tygodnie temu Ukrainiec, udając dzika, przekroczył zieloną granicę na czworaka. A przed laty grupa obywateli Sri Lanki próbowała wybielić się mąką i wtopić w tłum w autobusie. Wracając do romantyka z Kijowa. Za nielegalne przekroczenie granicy dostał 3-letni zakaz wjazdu do Polski. Pytanie tylko, czy dziewczyna, dla której tak się poświęcił, doceni jego wysiłki. I czy nadal go kocha? Sport w aktualnościach. W Sanoku rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Młodzików w hokeju na lodzie. W stawce 8 drużyn o medale rywalizują gospodarze UKS Niedźwiadki. Młodzi sanoczanie rozpoczęli turniej rewelacyjnie od zwycięstwa 15-0. Drużyna Niedźwiadków trafiła do grupy z Zagłębiem Sosnowiec, ŁKS-em Łódź oraz Unią Oświęcim. Przed startem turnieju szef klubu, były znakomity hokeista STS-u Marcin Cikła, ostrożnie wypowiadał się o szansach medalowych. Walczą o to, żeby wyjść z grupy i tutaj o taką fajną grę jakąś. Ja wierzę w tą drużynę, bo przez nie tylko ja zresztą i Krzysiek Ząbkiewicz też, bo przez cały sezon pokazała to, zwłaszcza w karpackiej lidze hokeja, że chłopcy potrafią grać i naprawdę dużo, dużo serducha zostawiają na lodzie. Ale inauguracja zawodów przeszła najśmielsze oczekiwania. Młodzi sanoczanie potykali się z rywalami z Oświęcimia i ten mecz całkowicie zdominowali. Zaaplikowali przeciwnikom aż 15 bramek, nie tracąc ani jednej. 4 gole w tym meczu zdobył Dobosz, 3 Gnida, a 2 Bukowski. Po jednym trafieniu dołożyli Florczak, Mikoli, Bar, Szałajko, Rogos i Kopiec. Początek turnieju był więc znakomity. Ta skuteczność dzisiaj nie zawodziła, dlatego mogliśmy kontrolować wynik spotkania od początku do końca. Teraz przed nami coraz trudniejsze mecze, już tak łatwo nie będzie, ale miejmy nadzieję, że utrzymamy formę i dyspozycję. W innych meczach zawodów triumfowały ekipy Sokołów Toruń, Polonii Bytom i Zagłębia Sosnowiec. A na koniec symbol bieszczadzkiej wiosny. Jeszcze do połowy kwietnia w górach kwitną śnieżyce. Te bieszczadzkie różnią się od tych spotykanych w innych częściach Polski, bo na jednej łodydze mają po 2 kwiaty. Miliony śnieżyc można spotkać między innymi w okolicach Dwerniczka, Mucznego i Stuposian. Kwitnie też wawrzynek Wilcze Łyko, cebulica dwulistna oraz miodunka ćma. To już ostatni moment na podziwianie tych kwiatów. Niestety na chwilę pożegnać musimy się z ciepłem i słońcem, bo czeka nas zmiana pogody. O szczegółach już za chwilę opowie Beata Gubernat. Zapraszam i do zobaczenia.